Jestem w miejscowości Mirów. Dojeżdżam właśnie do ruin zamku w Mirowie. Jak widać, dosyć spory ruch. Droga, którą dojeżdżamy do zamku, dość wąska. Także trzeba tutaj nawet zjeżdżać na pobocze. Duży ruch pieszych. Bo oczywiście no, trzeba jakoś z parkingów dojść w kierunku, w stronę zamku. Tak więc trzeba sobie tutaj jakoś radzić. Oczywiście jeździmy z niewielką prędkością ze względu na ten ruch, pieszych, na parkujące pojazdy po obu stronach. No i za chwileczkę też idziemy na zamek. Jedziemy dalej w kierunku, tym razem zamku w Bobolicach. Teraz po lewej stronie właśnie mam widok na ruiny zamku w Mirowie. Oczywiście cały czas ta wolna, wąska droga, tutaj ograniczenie nawet prędkości do 30 km na godzinę, próg zwalniający. Jak widzimy, wyjeżdżam właśnie z Mirowa. Cały czas mamy, jak widzimy, ruch pieszych na drodze. Z pojazdami jadącymi z przeciwka trzeba bardzo zjeżdżać do prawej strony. Tak jak już mówiłem na wstępie, nawet prawymi kołami zjeżdżać na pobocze. Czasami jest taka potrzeba. O tereny oczywiście malownicze. Jedziemy cały czas przez las. Na pewno bardzo fajne tereny do spaceru. Podobno raj dla grzybiarzy. Aczkolwiek tego nie wiem, bo sam grzybiarzem nie jestem. Już na horyzoncie po lewej stronie widać zamek w Bobolicach. Tutaj barierki po prawej i lewej stronie nam nieco też ograniczają możliwość zjazdu na pobocze. Jak widzimy, wjeżdżamy do miejscowości Bobolice. Rozpoczyna się nam teren zabudowany. No i oczywiście będę skręcał w lewo na parking. Oczywiście według zasad ogólnych ustępuję pojazdom z przeciwka. Wyjeżdżam z parkingu, oczywiście włączam się do ruchu, czyli ustępuję wszystkim pojazdom na drodze, tak z prawej, jak i z lewej strony. Wyjeżdżam oczywiście na tą wąziutką drogę w dalszym ciągu. Za chwileczkę wyjeżdżam tutaj pod górę. Bardzo piękny widok w lewą stronę, właśnie na Bobolicki zamek i jadę prosto w kierunku Niegowej.